Pani marszałek, Wysoki Senacie, niech Polacy przez najbliższy tydzień nie jedzą cukru, to ceny cukru spadną. Poradził dzisiaj minister rolnictwa obywatelom. A co robi dziś w Senacie przedstawiciel tego samego rządu, który radzi Polakom, by przez najbliższy tydzień nie jedli cukru, bo ten rząd nie poradził sobie z rynkiem cukru? Reprezentant tego samego rządu, który prosi nas, byśmy nie jedli cukru, byśmy zbierali chrust, przychodzi dzisiaj prosić nas o 50 miliardów euro na centralny punkt komunikacyjny. A my mamy uwierzyć, że ludzie, którzy nie byli w stanie poprowadzić Polskę dobrze do wojny z pandemią, gdzie dzisiaj cały kraj zastanawia się, co się stało z handlarzem bronią, który z tym rządem robił interesy na respiratorach, w czasie, gdy Polacy umierali i ten człowiek zniknął. I dzisiaj służby specjalne kraju, który wysyła setki funkcjonariuszy, dziesiątki pojazdów, by chronić jednego człowieka, żeby on miał komfort w swoim domku, nie jest w stanie ustalić ten rząd, gdzie zniknął i czy zniknął człowiek, który oszukiwał Polaków na ich śmierci. I ten rząd ma czelność przychodzić i prosić nas, byśmy uwierzyli, że oni będą w stanie zbudować port lotniczy za 50 miliardów euro. No nie, proszę państwa. Wasza nienawiść do kabaretu, ja myślałem, że bierze się po prostu z braku poczucia humoru, który, jak wiemy, jest niezbędnym elementem również inteligencji. Ale wasza nienawiść do kabaretu bierze się po prostu z niechęci do konkurencji. Wy robicie nieporównanie większy kabaret z Rzeczpospolitej niż najlepsi kabareciarze. Bo jeżeli siedzący tutaj dzisiaj proszący nas o 50 miliardów na lotnisko minister wrócił do nas świeżo z festynu w swoim okręgu wyborczym, który organizuje po to, by opowiadać o tym lotnisku, to jest rząd festynu i kabaretu, ale na pewno nie budowy niczego konkretnego. Bo ktoś mógłby zapytać, ale skąd ta bezczelność? No skąd dzisiaj 50 miliardów, kiedy wasz prezes, i czytamy o tym w gazetach, uwaga, macha ręką na 200 miliardów z Unii Europejskiej. Tak, machnęliście ręką na 200 miliardów i prezes mówi, zabawa się skończyła, nie będzie pieniędzy z Unii. 200 miliardów z Unii przepadają, a wy prosicie o 200 miliardów złotych, a wy prosicie o 50 miliardów euro na port lotniczy. Ale skąd ta bezczelność? No niestety, to jest spirala, która się rozkręca. 4 lata temu wasz rząd podejmuje w ekspresowym trybie decyzję o przekazaniu 100 milionów euro Fundacji Czartoryskich za obraz Dama z łasiczką. Bezprecedensowa decyzja. Nikt nigdy, żaden prywatny odbiorca nie dostał od polskiego rządu jednorazowo takiej kwoty, jak 100 milionów euro. Rząd Beaty Szydło podejmuje tę decyzję za obraz, który w Polsce wisi. I co więcej, jeszcze oni mówią publicznie wtedy, że przecież Czartoryscy nie szantażują nas. Bo nie mogą skądinąd, bo tak umowy są napisane, że nie mogą szantażować. Mimo to rząd Beaty Szydło daje 100 milionów euro za ten obraz, przepraszam, uczciwie również jeszcze za szkatułkę królowej Bony, jeśli się znajdzie, bo taki jest tam zapis w umowie. I te 100 milionów euro, proszę państwa, wyjeżdża w 3 dni z Rzeczpospolitej do Liechtensteinu. I do dziś nie wiemy, co się z tymi pieniędzmi stało. Były obietnice, że tam jakieś pieniądze będą przeznaczone na polską kulturę. Od zeszłego tygodnia wiemy, nie została przeznaczona z tych pieniędzy ani złotówka. I tak, bezkarność w jednej sprawie, bezkarność w sprawie 100 milionów euro budzi apetyt. I dzisiaj chcecie od nas 50 miliardów euro na port lotniczy. Ale tak jak nie byliście w stanie poradzić sobie z pandemią, bo poradziliście z nią sobie najgorzej w Europie.
Tak jak nie byliście w stanie przygotować Polski na kryzys energetyczny, choć mówiliście, że jako jedyni na świecie byliście przekonani, że ten kryzys nadejdzie. Choć w listopadzie, w październiku byliście uprzedzani przez naszych partnerów amerykańskich, że idzie wojna z Rosją, w której jednym z podstawowych oręży rosyjskich będą surowce energetyczne, okazuje się, że wtedy szliście na wojnę z Amerykanami o TVN, a nie troszczyliście się o polski węgiel. I dzisiaj dlatego, poza tą ustawą, którą się zajmujemy o nieszczęsnym lotnisku, musimy się jeszcze zajmować i sprawami węgla, bo z tym nie daliście sobie rady. I dlatego, że nie wierzę, że dacie sobie radę z budową centralnego portu komunikacyjnego. I dlatego, że wiem, z iloma ludzkimi tragediami już dzisiaj wiąże się ta inicjatywa. I dlatego, że wiem, iż bezpowrotnie zniknęło 100 milionów euro z budżetu Rzeczpospolitej za obraz Dama z łasiczką. I dlatego, że wiem, że zginęło bezpowrotnie ponad 2 miliardy na wieżę w Ostrołęce, to dlatego dzisiaj składam wniosek o odrzucenie tej ustawy i będę głosował za tym, byśmy w Senacie odrzucili tę ustawę. Wam nie powinno się dawać polskich pieniędzy, bo ani ich nie szanujecie, ani nie umiecie ich wydawać.